Witajcie widzowie, jak dzisiaj jak widzicie jest bardzo dziwny odcinek, ponieważ jestem klockiem wielkim, możecie zostawić łapkę oczywiście, zawsze będę to powtarzał do końca moich dni YouTube'owych. Ogólnie no to jak widzicie jeden na jeden texture pack, może być ciężko, bo na przykład nie widzę ile mam HP i tak dalej, mogą mi się po prostu mylić niektóre rzeczy, ale nie będzie to aż taki challenge trudny jak był ostatnio. Dobra, chłop już sobie obudował, nie. Totalnie kupuję z przyzwyczajenia, więc nie zdziwiłbym się, jakbym kupił ja na przykład jakiś blok zamiast na przykład ten. Chociaż nie, bo to są napisy, to widzę, nie? Ale na przykład zamiast miecza na przykład albo czegoś, nie? Bym kupił sobie bloki, śmiesznie by było. Ale stosunkowo, patrzcie, ja na przykład mam 300 FPS-ów na tym texture paku. Więc, 400 nawet więcej. Chyba normalnie też tyle mam, więc nie wiem, czy mi to jakoś dużego boosta daje. Jezu, cały czas mi się myli, że jakiegoś klocka trzymam, a to jest zwykły, normalny miecz. A czemu ja się tu nie mogę budować? Jak lag był jakiś. Zagadam, że mi się za pierwszym razem nie uda, szczególnie, że nie wiem ile mam HP, to jest tak dziwny challenge. Aha! Nie, no gościu! No i... Nie wiem, czy wy w ogóle przyjemność to ogląda z takim texture packiem. Dobra, to jest ten... No! Fajnie? No ej, no które to które? Pikax! Z wełna! No ja nie rozwalę mu tego! No i patrzcie, tu macie pikax. Nie wiem, to jest tak dziwne dla mnie. Widzieliście, jaką padakę dostałem? Nie wiedziałem, które to które. Siema, gościu, musisz się, że się nie ukryjesz przede mną. Przecież cię hitnąć tu nie mogę. Nóżki mu zrobię. Jak na dragonie. Elo, mordo! Zabity. Dobra. Okej, on jest u mnie w bazie. Nie obchodzi mnie to zbytka. Nie, no wy widzicie to? Nawet nie chodzi mi o tego zielonego. Znaczy, no o tego zielonego głównie mi chodzi. Nie wiem, kto ten zniszczył. Złoty. Ale patrzcie, no to jest jakiś amator. Co on robi? Dobra, fajnie, nie doskoczyłem. Nie chce mi się. Naprawdę, no chłop kampi z jakimś tym. Obsydianem. Zero killi. No przecież to jest amatorka. Dobra widzowie, jestem jakby kolejnego dnia. Patrzcie, co wygląda jak tarcza ten miecz. Dlatego ogólnie mówię, może trochę inaczej, nie wiem, w sumie... ogólnie właśnie nagrywam kolejną część tego odcinka drugiego dnia. Wczoraj... Może nie, że mi się nie udało, bo nie próbowałem bardzo dużo, ale po prostu nagrywam to dzisiaj. Dobra, już go słyszę! No przecież ja jakoś troluję dzisiaj! Ten kabel się nie mogę, no. To jest ten Może ten miecz to jest jakiś... No i gdzie on mi niby znikł? O, jest. Pewnie jeszcze jakiś Maciuś? O, Maciuś V2 zaraz przyjdzie od pleców. Jezu, ale to wygląda jak jakiś, nie wiem, animatronik z FNAF-a. O Jezu, zapomniałem! No ja nie widzę na przykład moich ilości serca! Dobra. Dobra, może zagrajmy bardziej pod defens. Chłop się do mnie zbuduje, to wtedy będę atakował. Cały czas ten kabel mnie troluje, no nie mogę. Czy ja kupiłem właśnie mleko? No bo nie wiem, jeszcze nie znam na tych... Które to jest Fireball? Skąd ja mam to wiedzieć? Dobra, wypiję mleko. Dobra, mam Fireballe, jako już buduje się do mnie jakiś Maciuś. Ale fajnie to wygląda, te Fireballe. Trafiłem go, ale... Nieskutecznie chyba. Dobra, zrobimy tak, żebyś nic ze mnie nie dostał. No i dobra, już wiem, że przegrałem, bo kup ma... Czasem zbroję mi nie nakupić! Śmieć mały! Dobra, no już przyszedł jakiś. Ja sobie na spokojnie farmię. Okej. Okay. On nie ogarnie. Nie ogarnął, że ja go... Co jest? Czemu mi miecz ze slota? No, fajnie, że mi zniszczyłeś łóżko, byczku. Lecz nieskutecznie. No przecież to wygrał! Jak to zjadłeś? Nie wiem, czy to wygram w sumie. Ciężko mi powiedzieć. O, prawie kliknął sobie Fireballa, no to... ciężko mi powiedzieć, bo wcześniej też myślałem, że dobrze mi idzie i zginęłem od pierwszego lepszego gościa. Więc może się nie będę wypowiadał na jakieś tematy, czy wygram, czy przegram, po prostu będę grał. Dobra, chłop do niego idzie, ja może pójdę do tego jednego. Tak dla... Ten. On tutaj ma most, to ja po prostu mu pójdę zniszczyć. On ma najprościej obudowane łóżko, więc jakby bezproblemowo. Dobra. To teraz w takim razie możemy lecieć do jakiegoś innego. Różowy. Mi się wydaje, że ja różowego... O. Chciałem już mówić, że jakby w ogóle nie zauważyłem. Dobra, jest.
Golden Jabłko, bo nie wiem ile mam HP. Co to miało być? Widzicie to? Skąd on strzela? Dobra, ja szybko biorę emeraldy i idę do bazy sobie kupić zbroję. On chyba nie jest na odpale, przynajmniej tak mi się wydaje. Gorzej, że nie mam fireballi w sumie. Ej, śmiesznie jakbym go tak... Aha, dobra. Dobra, lecimy teraz z nim. Teraz się musi udać, po prostu. Musi się, bo jak to teraz się nie uda, to koniec. Ale nie wiem, czemu chłop najpierw nie pójdzie do różowego na chillu. A, on się może bać, że ja do niego przyjdę w sumie. Ojojoj, co tu się podziało? Kurde, partikle mam na sobie, nic nie widzę. To jest jakiś amator wielki przecież. Nie wiem, no jak można tak zrobić? Idź temu różowemu zniszcz, to ja cię rozwalę szybciutko. Serio nie mam. Największy, najgorszy gracz tego serwera. W sumie gram na Kraskrafcie, czego tu się spodziewać. Dobra, mam kilof. Mam wszystko, czego mi potrzeba. Teraz tylko go rozwalić. Tylko problem jest w tym, że ten chłop jest takim amatorem w tą grę, że musiał sobie oczywiście obsydian zrobić, nie? Dobra, mam jakieś TNT, pewnie, że mam. Co, chłop se spadł tego. Taktyczne spadanie, nie? Mi się wydaje, że ten chłop jest jakimś naprawdę. No i fajnie, że mi jeszcze ten różowy śmieć zniszczył. Wiecie co, w sumie mógłbym się na tą autodestrukcję przygotować tak, żebym sobie po prostu wszystko diaks kupił. To by było. Znaczy, tak, wszystko diaksowe, tylko że... O, laga mózgu przez chwilę miałem, by się zbiera emeraldy na diaksowe rzeczy. Taki to ma sens. Ten różowy w ogóle nie żyje, albo on spada, albo nie wiem, co mu się stało. 17 TNT. W sumie, pod koniec... może być z nim ciężko, naprawdę. Chociaż widać, że chłop się nie umie klepać, to... Zobaczymy w sumie. Dobra, już go widzę. Stracił łóżko. Więc... Zobaczymy. On wypił potkę, mi się tak wydaje, bo jak widziałem jego nick jeszcze przed chwilą, teraz go nie ma. Trzeba mu most zbombardować. Mój aim z fireball jest... Do dupy. Jeszcze mu bardziej rozwalam. Widzieliście to? Dobra, no tędy już raczej nie przyjdzie, będzie musiał się budować. Tu jest jego nick, bo widziałem. Jak mi się wydaje. Albo to są te diamenty. Nie wiem, czy on tam jest. Mogę iść, ale jak to jest jakiś frajer z łukiem, to wolę nie próbować. Ja teraz na przykład nie wiem, ile mam życia, nie? To jest największy problem. A dobra, przecież mogę tak patrzeć! Dopiero teraz się skapnąłem, naprawdę. Za mało trochę SRF-ów kupiłem, ale dobra, dam radę. Coś sobie dam radę. Gdzie jest jego baza? Okej. Okej, stoi tam. Przykuś mnie na śmierć, panie... Dobra, nie zdążył zjeść... Wygrałem, w końcu! 10 kili, on miał 3. Dobra, widzowie, fajny nawet challenge, polecam każdemu, jak chce się trochę podrzeć i wyżyć na gierce. Nie, a tak serio, no to dziękuję wam za oglądanie, zostawcie lajka.